Polacy sprowadzają coraz mniej używanych ciężarówek, a Dania wprowadza nowe przepisy dotyczące postoju na tamtejszych parkingach. Jakie dokładnie? Ewelina Bukowska, zapraszam na nowy odcinek Trans.info. W ubiegłym roku liczba sprowadzanych do Polski używanych samochodów zmniejszyła się o 4,8% w porównaniu z rokiem 2016. W sumie było ich nieco ponad 27 tysięcy sztuk. Gdy liczba używanych samochodów spadała, rosła ta dotycząca zarejestrowanych nowych pojazdów w Polsce. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego stwierdził, że świadczy to o tym, że rynek wreszcie się ucywilizował. Dlaczego? Powodów jest kilka. Jednym z nich jest to, że Polska wypracowała sobie pozycję zagłębia transportowego i aby ją utrzymać, musi konkurować jakością pojazdów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule Trans.info. Link zostawiam dla Was pod filmem. 1 lipca w Danii wejdzie w życie zakaz, zgodnie z którym kierowca ciężarówki nie będzie mógł zaparkować pojazdu na parkingach i zajazdach wzdłuż autostrad na dłużej niż 25 godzin. Nowe przepisy zatwierdził w zeszłym tygodniu duński parlament. W praktyce oznacza to brak możliwości odbierania 45-godzinnego odpoczynku przy drogach Danii. Egzekwowaniem nowych przepisów zajmie się tamtejsza policja. Zakaz już zdążył spotkać się z krytyką ze stron duńskich firm transportowych. Ich przedstawiciele wątpią, by zakaz był zgodny z unijnymi przepisami. A co Wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Po więcej informacji ze świata transportu tradycyjnie odsyłam Was do serwisu Trans.info. Gorąco zachęcam też do subskrybowania naszego kanału oraz komentowania i udostępniania naszych materiałów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.